Dzień dobry Państwu, kochani moi, chciałem pozdrowić. Bardzo szlachetny przyjechał do mnie zespół muzyczny z Warszawy. Znam ten zespół bardzo dobrze, ale to dla mojej te wiadomości tylko. I bardzo cenię jego i pozdrawiam cały zespół ten. I tak dalej. Nie będę wymieniać imieniami tego zespołu, ludzi, bo to tylko do wiadomości mojej jest na razie. Być może nagramy jakiś teledysk. Może z nimi dojdzie do porozumienia, to może jakiś teledysk czy coś. Będziemy nagrywać to na razie. Wstępne rozmowy. Byli. I chciałem. Czy w porządku ci ludzie? Bardzo w porządku, kulturalni, uczciwi, sprawiedliwi i tak dalej. Zrobili mnie zakupy i tak dalej, i tak dalej. I chciałem powiedzieć tak, jeszcze. Chciałem pozdrowić jednego pana. On ma ksywkę taką. Ksywę. Szalony. Pozdrawiamy. Serdecznie całkujcie, pozdrawiam jego, jego rodzinkę całą. Jego pozdrawiam. Nie wiem, czy on jest żonaty, czy, ale to mnie nie obchodzi. I bardzo serdecznie całą rodzinkę go pozdrawiam i tak dalej. A teraz dalej przejdę, szanowne państwo, kochani moi. W sprawie komputera, tu jest umorzenie. A major... pieni się za ten komputer, za to wszystko. A tu jest odwołanie, sam na siebie napisałem. A żeby mnie zamknęli natychmiast. Czyli zrobił pan donos sam na siebie? Sam na siebie zrobiłem. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Nie to, że nie jestem. Z mojej strony to zginęło dla majora. Ja muszę odpowiedzieć. Ja muszę odpowiedzieć, znaleźć się. Może pan przeczytać, jeżeli pan chce, o donosie na siebie. Wniosek bardzo. Szanowny panie prokuratorze naczelnego, prokuratura rejonowa Białystok Południe w Białymstoku, ulica Adama Mickiewicza 103, Białystok. Wniosek bardzo pilny, odwołanie. Szanowny panie prokuratorze naczelny, ja, obywatel Krzysztof Kunon, zwracam się z tak bardzo moją gorącą, serdeczną prośbą. Odwołuję się ja bardzo prędko, pilnie od waszego pisma, sygnatury, tak z dnia takiego, tego, że ja powodu za rzeczy pana Wojciecha Sugodolskiego bardzo ja chcę odsiedzieć w więzieniu. Ja bardzo proszę pana prokuratora naczelnego o natychmiastowe mnie naszej bardzo ukochanej Polski, ażeby ja tam zakończył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu dalej nie będę czytać tego pisma, tylko powiem tak, złożyłem te pismo dzisiaj. Major widział, jak składałem pismo w biurze podawczym w prokuraturze w Białymstoku, no i będę czekać na rozpatrzenie sytuacji przez pana prokuratora naczelnego. Czy jadą, zabiorą, znajdę się na Kopernika i będziecie mnie odwiedzać, będziecie przychodzić, ja przez okienko do was będę machać, bo ja napisałem do żywocie, żeby dalej mnie naprawdę nie żartuje i żeby ja tam czym prędzej się znalazł, czym prędzej był. A co ze mną zrobią tamci ludzie? To ja nie wiem. Bo tam się do różne ludzie. I narkotykarze, i pijacy, i bandyci, i złodzieje. Co chcą, to będą robić ze mną. Co chcą? Ja już poddałem się woli Boga. I prawa. I prawa. I swego sumienia. Bo nie mogłem cierpieć, jak major bez przerwy mnie wypomina za te rzeczy. On ma trochę rację, nie trochę, ale dużą rację ma.
że to przeze mnie zginęło jego rzeczy. I ja rozważyłem tą sytuację sam. Wczoraj napisałem, dzisiaj zawiozłem. Zadzwoniłem dzisiaj do tego, jak się nazywa, do prokuratury czy czynna. Tylko się dowiedziałem, że czynna. No ale rzadko kto robi donos na siebie samego. Ja jestem człowiekiem, powiem wam kochanym, uczciwym. Uczciwym. Ja powiedziałem na początku, jak zakładałem biuro swoje, dwa biura, Godność i Prawa Podlasie 21 i Biuro Interwencji Obywatelskich, to nie będzie tak u mnie, nie jest. Czy jak ja zawinię, to sam na siebie napiszę nawet i prawdę napiszę. Bez kłamstwa, bez niczego pisałem. I poprosiłem prokuratora naczelnego, ażeby mnie zatrzymał, ażeby ja tam znalazł się na Kopernika, żeby tam siedział. Nie wiem, czy Meksykano będzie chciał mnie odwiedzić. Oczywiście, że będę chciał. Nie zostawię pana samego, na pewno. Jego sprawa. Nie wiem, czy major będzie mnie chciał odwiedzić. Jego sprawa. Meksykano pana nie zostawi, na pewno. Reszta ludzi, czy będą chcieli odwiedzać. Nie wiem, czy będą się cieszyć się, że tam... Na razie jest jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku, także nie ma o co się martwić. O, i jak będę wyjeżdżać, to napisałem, żeby wyrok był wydany za zamkniętymi drzwiami, żeby nikt nie widział, nic nie słyszał, nawet Meksykano nie będzie słyszeć, nikt. Tylko innymi drzwiami wyprowadzą mnie, takimi specjalnymi, w łańcuszku, na rączkach, na kopytkach i posadzą z tyłu mnie i pojadę. Tylko proszę ciebie, opiekuj się domem, czy nie masz po dachach. Nerkiem cię obiecuję. Nerkiem cię opiekuj i tak dalej. I będzie mieć. Co? Widzą. Widzą, trzeba podziękować. Aha. I serdecznie wam chcę bardzo serdecznie podziękować za YouTube, za wszystko. Na razie jeszcze pan nigdzie nie poszedł, ale podziękować widzom trzeba. Tak jest, że bo to wasze pieniążki, to wasze wszystko i tak dalej. I z całego serca, póki jeszcze jestem na szkolnej w Białymstoku, zapraszam, a jak już będę wyjeżdżać, to przekażę wszystko dla Meksykano i on będzie się opiekować się całkowicie. Będzie tutaj rządzić, upoważnienie będzie miał. Przepraszam, ale ja do tego nie dążę, to słowa są pana Krzysztofa. Bo pomyślą zaraz, że pan Meksykano jest łasy na pana posesję. Natomiast pan Krzysztof i tak nie będzie zatrzymany. Jestem tego pewien, bo znam trochę prawo. Pan Krzysztof nie był karany, więc musiałby pan Krzysztof chyba coś zrobić złego bardzo, żeby być karanym. No, ale napisałem... Otwarcie. Widziałeś, co napisałem. Widziałem, zrobił pan donos na samego siebie. Tak, że... No, panie Krzysztofie, przepraszam za ten śmiech, ale tego to jeszcze nie grali. Pokazałem uczciwość. Widziałem. Widziałem. Że nawet sam na siebie mogę donieść. Sam na siebie fakt. Doniosłem. Stwierdzam ten fakt. Na siebie napisałem i podpisałem się sam i pieczątkę postawiłem. Dziękujemy widzom za oglądanie. I chciałem bardzo serdecznie wszystkim widzom na razie podziękować i zapraszam na oglądanie dalsze. Póki ja jeszcze jestem na szkolnej, zmieniłem miejsce zamieszkania i dziękuję bardzo za to. Dziękujemy również panu. Ja jeszcze przyłożę panu rękę, naprawdę. Bo nie wiem, żeby widzowie
źle nie zrozumieli, że ja jestem łasy na pana posesję. Nie, szanowny państwo, kochani moi, musi, jak mnie będą zabierać, to musi ktoś się opiekować moją posesją. To wybrałem... No ale przecież jest pan major też. Wybrałem pana Meksykana i otrzymasz ode mnie pełnomocnictwo. Ale ja przynajmniej na razie nie chcę tego pełnomocnictwa, póki... Nie chcę. Panie Krzysztofie, ja nie chcę, żeby potem ludzie na mnie pluli, że... To nie będzie plucie, panie Meksykanie, panie Jarosławie. To nie będzie plucie. Musi ktoś, przypuśćmy... Opiekować się posesją moją. Ja bo ja, żeby był brat, żeby była mama, to opiekowali się brat, mama. Ja już bym siedziałby tam do żywocia. Wiesz, o, ale... Nie mam nikogo. Położyli do ziemi białostoccy ludzie. Tak jak sprytni. MOP i policja. Tam na armii ani policja, ani milicja. Jest milicja. Nie zabierała ani tatusia, ani mnie, ani brata, ani mamy, ani dziadka, ani nikogo. A tu wiadomo, co zrobili. Mam jeszcze krwiak pod okiem. Jeszcze jak mrugam, to boli. I w każdej chwili mogę do lekarza. Mam skierowanie. Mogę iść jeszcze raz wziąć skierowanie i położyć się do szpitala. Odnowić sprawę na oko. I wtedy mogą oni jeszcze wyższą karę dostać. Ale na razie nie chcę odpokutować tą karę swoją. Za rzeczy majora, z mojej winy. No i na razie tyle. Dziękujemy. Jak będę odjeżdżać, będzie nagrywane. Jak będę siadać do pięknego samochodu niemieckiego, będzie pisać służba więzienna. Dziękujemy za wywiad. I będzie fajnie. Dziękuję bardzo.